O, witaj, mamo Wąsikowa. O, witaj, kotku. Jak tam? Masz tu mi jakąś sprawę? W sumie to tak. Widzisz, zastanawiałem się pewnymi kwestiami, no i jako, że jestem waszym kotem, to mam taką listę rzeczy, które chcę, żebyś mi kupiła. Więc po pierwsze, chcę dostać kotowrotki, bo wszystkie koty mają kotowrotki, to ja też chcę mieć. No i dalej to bym chciał dostać krem do pazurków, żeby się nie rozdwajały. A rozdwajają ci się pazurki? No nie, no i właśnie po to krem, żeby się nie rozdwajały. Nie rozumiem. No i dalej chciałbym jeszcze dostać taką drapaczkę do kotów, bo widziałem taką super reklamę, ten kot wyglądał takiego zadowolonego w tej reklamie. Drapaczkę dla kotów? No, a poza tym jeszcze bym chciał dostać, chciałbym jeszcze dostać, co to było? Oczywiście zapomniałem, a chciałem dostać jeszcze czapkę z uszami pandy. Ale przecież ty nie będziesz mógł założyć czapki z uszami pandy, bo sam masz uszy. Ale to nieważne. I jeszcze chcę dostać 10 samochodzików i nowe zestawy klocków. Kotku, ale czy te wszystkie rzeczy są ci potrzebne? No pewnie, że są mi potrzebne. Ja najlepiej w ogóle zaraz, teraz powinien mnie dostać. Kotku, ale to wszystko wymaga pieniędzy. I jeśli kupisz jedną rzecz, to potem nie będzie pieniędzy na drugą rzecz. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Ale mamo, ja naprawdę wszystkich potrzebuję tych rzeczy. Nie, kotku, nie. Nie kupimy żadnej z tych rzeczy. W ogóle nie wiesz, co jest potrzebne twojemu kotu. Idę stąd. Witaj, Wąsik, przyszedłem do ciebie. Przyszedłem do ciebie, żeby ponarzekać, bo mama nie chce mi kupić rzeczy, które potrzebuje. Witaj, kocie, a co ty takiego potrzebujesz? No, potrzebuję kotowrotki, potrzebuję krem do pazurków, drapaczkę do kotów, potrzebuję czapkę z uszami pandy i dużo samochodzików i klocków. Do czego to wszystko potrzebne? Do zabawy? To chodź, lepiej ze mną poruszaj swoje karty, zobacz, poruszaj karty Pokémon swoje własne. Są lepsze nawet niż te, które można dostać. No w ogóle jest bez sensu. Ja chcę mieć rzeczy różne, a nie tam sobie rysować i zrobić rzeczy. O, kocie, to jest połowa zabawy, kiedy robisz sam sobie różne rzeczy. Wąsik, więc sam myślałem, że sobie razem z tobą ponarzekam, ale widzę, że się nie znasz. Idę stąd. Witaj, Pimulko, co tam robisz? Właśnie się uczę chemii i czytam sobie książkę, bo się dowiedziałam różnych ciekawych nowych rzeczy i to jest takie strasznie ciekawe i interesujące. Wiesz co, bo ja właśnie rozmawiałem z mamą Wąsika i ona nie chce mi kupić kotowrotek, nie chce mi kupić kremu do pazurków, nie chce mi kupić drapaczki do kotów, nie chce mi kupić czapki z uszami pandy, ani samochodzików i klocków. I jestem taki nieszczęśliwy z tego powodu. To bardzo mi przykro, że jesteś smutny. To może chcesz, żebyśmy razem poczytali o jakichś ciekawych rzeczach. I jak człowiek dowiaduje się czegoś, co go interesuje, to od razu ma lepszy humor. I ja przynajmniej tak mam. Wiesz co, Krybulko, z tobą to też nie ma zabawy. Ja bym chciał mieć rzeczy, a nie tu się uczyć jakieś ten. No dobrze, czasem lubię się uczyć, ale to bez przesady, ja chcę mieć. Idę stąd. Ach, świat jest taki piękny. Och, jak przyjemnie jest czytać wiersze i patrzeć na błękitne niebo. Witaj, Pychulec, ty przynajmniej mnie zrozumiesz. Witaj, kotku. Zobacz. Jakie piękne niebo, jaki piękny świat. Jakie piękne niebo, jaki piękny świat. Mama Wąsika nie chce kupić mi. Nie chce kupić, jak to było. Nie chce mi kupić. Już zapomniałem nawet, czego mnie chce kupić, ale strasznie dużo rzeczy nie chce mi kupić. A po co ci te wszystkie rzeczy? Kotku, przecież kiedy zaczynamy pragnąć tylko rzeczy, to przestajemy chcieć być. Nie rozumiem, co ty w ogóle gadasz. Wiesz co, Pechulec, myślałem, że przecież ty nie zrozumiesz. Idę stąd. Ale... No nic. Jakie piękne niebo. Witaj, kocie. Dzień dobry. Chciałem się poskarżyć, bo czułem się taki nieszczęśliwy, bo chciałem, żeby mama Wąsika kupiła mi różne rzeczy. Ale ona nie chciała. I potem poszedłem do Wąsika, do Prymulki i nawet do Pechulca i myślałem, że oni zrozumieją mnie.
że też mnie pocieszą, że też nie mają tych różnych rzeczy. Ale oni, wiesz co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale oni się wydawali całkiem szczęśliwi bez tych różnych rzeczy, które ja chciałbym mieć. Nie daje ci to do myślenia? W jakim sensie nie daje do myślenia? Co, mam akurat idealną historię dla ciebie. Mam taką bajkę o wilku. Może dzięki niej troszeczkę zrozumiesz lepiej to, co czujesz. No dobra. To czytamy. Trzy obrotne świnki. Za siedmioma drzewami, za siedmioma krzakami, w nieco zaniedbanym, ale przytulnym, słomianym domku żył sobie sympatyczny wilk. Nikomu nie wadził i nie miał dużych wymagań. Do tego stopnia, że czasami zastanawiał się, czy jest jeszcze wilkiem, czy może już tylko zdziczałym psem. Do życia potrzebował niewiele. Dietetyczne obiady gotował w osmalonym kociołku, wieczorami nucił piosenki, słuchając starych płyt z gramofonu, a potem zasypiał smacznie w śpiworze, który sam wypychał suchymi liśćmi, tuląc do siebie pluszowego zajączka. I niczego mu nie brakowało. Tak w każdym razie sądził, aż do dnia, w którym do jego drzwi z płyty pilśniowej zapukały trzy różowe świnki. Witamy pana wilka. Kwikały radośnie, jednocześnie rozciągając ryjki w szerokich uśmiechach. I mamy propozycję nie do odrzucenia. W sąsiedztwie postawiono właśnie osiedle domków z drewna. Z pewnością będzie pan zainteresowany. Pierwsza, nie czekając na zaproszenie, świńskim truchtem wpakowała się do środka. Za nią ochoczo wmaszerowały koleżanki i w przedpokoju natychmiast zrobiło się strasznie ciasno, bo trzeba wspomnieć, że świnki były dość tłuste. Ale mnie tu dobrze, zaoponował wilk, lecz świnki nie dały mu dokończyć. Dobrze, zachrumkała pogardliwie druga świnka. Ależ nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Zgadzam się z koleżanką. Ktoś taki jak pan zasługuje na znacznie więcej, dodała trzecia, krytycznie rozglądając się po skromnym wnętrzu. Ktoś taki jak ja? Zdziwił się wilk. Nigdy się nad tym nie zastanawiał. Ale może rzeczywiście zasługiwał na coś lepszego. Z każdym pełnym dezaprobaty chrumknięciem trzech świnek dostrzegał, w jak okropnych warunkach żył do tej pory. I czy to w ogóle było życie? Świnki zdawały się czytać w jego myślach. Toż to wegetacja. Dłużej nie może pan mieszkać w takiej norze, zawołała pierwsza, a druga i trzecia natychmiast usłużnie podsunęły wilkowi błyszczący katalog. Oszołomiony wilk z zachwytem przyglądał się eleganckim drewnianym domkom z werandami i koronkowymi firankami w oknach. Po godzinie zerkania to na zdjęcia, to na wiechcie wystające z jego własnych ścian nie miał wątpliwości. Ze skarpetki wyjął oszczędności, podpisał umowę i już następnego dnia przeprowadził się do nowego domu. Był on rzeczywiście o wiele bardziej wygodny niż domek słomiany. Choć zdecydowanie za duży dla jednego niedużego wilka. Wilk nie zdążył się jednak nad tym zastanowić, bo na progu ponownie pojawiły się trzy pulchniutkie świnki. Oj, taki ładny domek, a taki jakiś pusty, zachrumkały ze współczuciem. Wszystko co nowe wymaga nowej oprawy, powiedziała pierwsza świnka i przysiadła na łóżku. Liście w śpiworze zachrzęściły pod jej ciężarem. Śpi pan pod taką ścierą? Zasmuciła się druga. Dlaczego nie kupi pan sobie mięciutkiej, puchowej kołdry antyalergicznej? A także profilowanej silikonowej poduszki, podgrzewanego prześcieradła i łóżka wodnego. Czy nie lepiej by się panu spało? Dodała trzecia, marszcząc ryjek. Wokół tyle możliwości, a pan z nich nie korzysta. Tak nie można. Sili... co? Podgrzewane prześcieradło? Łóżko wodne? Powtórzył wilk i rozczulił się nad sobą. Jak ubogie i nudne było do tej pory jego życie. Ale dość tego. Zamówił u świnek nie tylko nowe posłanie, ale przy okazji wymienił stary gramofon na sprzęt do karaoke, a wysłużony kociołek na 62-częściowy zestaw garnków. Oczywiście w takich garnkach nie można było gotować na byle czym. Za namową świnek wilk zakupił więc inteligentną kuchenkę, pralko-suszarkę, suszarko-lodówko-prostownico-gofrownicę, jak się potem okazało, wcale nie do robienia gofrów, lodówkę z telewizorem, toster z radiem, elektryczne podgrzewacze do łap, wałek do masażu uszu, pas wyszczuplający ogon, uchwyty do robienia pompek, śpiewającą szczoteczkę do zębów i całe mnóstwo innych umilających życie przedmiotów, o których istnieniu nie miał wcześniej zielonego pojęcia. Wkrótce było ich tak dużo, że przestał się mieścić w drewnianym domku. Ale wilkowi to nie przeszkadzało. Mało się teraz rusza. Wystarczał mu wąski korytarz między kuchnią a łóżkiem, na którym spędzał całe dnie z lekko otępiałym wzrokiem wbitym w ogromny telewizor. To bardzo drogi sprzęt, uświadomiły wilkowi usłużne świnki podczas kolejnej wizyty. Mając tyle cennych rzeczy, jest pan w każdej chwili narażony na kradzież, westchnęła pierwsza świnka. Byłoby nam niezmiernie przykro, gdyby się coś panu stało, pokiwała głową druga. Ale na szczęście, zupełnie przypadkiem, mamy dla pana niezwykle interesującą propozycję, rozpromieniła się trzecia świnka.
Zapewniam, że nic tak nie gwarantuje bezpieczeństwa, jak domek murowany. Tylko ja już nie mam za co, stęknął wilk, ale w tym momencie świnki wyciągnęły z teczki bardzo korzystne umowy kredytowe. I tak skołowany wilk wkrótce ponownie się przeprowadził. Przypominający twierdzę domek stał za murem na strzeżonym osiedlu i był rzeczywiście niezwykle, wręcz zadziwiająco bezpieczny. Jednak wilk nie czuł się w nim dobrze. Patrzył przez okno antywłamaniowe na błękitne niebo i tęsknił. Tęsknił, choć sam nie wiedział za czym. Miał przecież wszystko. Pewnego razu z zamyślenia wyrwało go pukanie. To znowu my, trzy świnki. Mamy dla pana bardzo ciekawą ofertę. Czy nie brakuje panu... Łagodny dotychczas wilk poczuł nagle, że głosy świnek przypomniały mu o czymś, o czym zupełnie zapomniał. Przypomniały mu, że jest wilkiem, a wilki nie dają się wodzić za nos świnkom, nawet takim z pięknymi, kolorowymi folderami pod pachą. Już wiem, czego mi brakuje, ryknął otwierając drzwi. A! Zakwiczały trzy przerażone świnki i rzuciły się do ucieczki, gubiąc po drodze foldery. Wilk kłapnął parę razy paszczą, a potem wdrapał się na strych. Tam ze sterty kartonu wygrzebał swojego wysłużonego puszowego zajączka przytulankę, po czym bez żalu opuścił bezpieczny murowany domek. I ślad po nim zaginął. A świnki? No cóż, przebiegły kawałek drogi, ale niezbyt długi, bo były tłuste i szybko się męczyły. Kiedy dostały zadyszki, przystanęły, odsapnęły chwilę, a następnie podciągnęły rajstopki i ruszyły na poszukiwanie innego wilka. To ten wilk chociaż miał więcej rzeczy, to czuł się gorzej? W pierwszej chwili czuł się lepiej, bo jak mamy coś nowego, to jest dla nas interesujące. Jesteśmy tacy zadowoleni. No, a potem? No, a potem to uczucie niestety mija i zostajemy z mnóstwem rzeczy, których nie używamy. No, to dlaczego ja tak chciałem tych różnych rzeczy? Ja teraz tego sam nie rozumiem. Bardzo dobrze, kocie, rozumiesz. Bo inni na przykład je mają, a to, co inni mają, zawsze wydaje nam się interesujące i atrakcyjne. Są też niestety reklamy, które sprawiają, żebyśmy chcieli więcej i więcej, tak bez końca. No, ale właśnie, bo jak wiem, że jestem głodny, to czasem mówię, że mógłbym jeść i jeść smakołyki, ale w końcu mam dość i już więcej nie chcę. To jest tak czasem też, że ma się dość już rzeczy? Tylko jeśli się bardzo myśli i pilnuje. Mówisz, bo nie mamy takiego brzucha, który mógłby się zapełnić, takiego brzucha na rzeczy. I wtedy byśmy myśleli, że jest dość. Więc musimy się zastanawiać po prostu, czy to, czego chcemy, jest faktycznie nam potrzebne i czy to będzie dobre dla nas. O, kupiłam w promocji skrzynkę z narzędziami, a drugą dostałam za 1 grosz. Tylko co ja teraz zrobię z 3 skrzynkami narzędzi? Bo mam jeszcze tą starą. O.